Cześć, dziś zapraszam Was na drugą część przymierzania ubrań z Reserved. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, który pojawił się wczoraj, to zostawiam Wam ten odnośnik oraz znajdziecie link w opisie. Dzisiaj zajmiemy się sukienkami i tutaj na czym mi zależy, to na tym, aby ubrania miały dobry skład, czyli żeby nie było poliestru, jak również akrylu i żeby te materiały były naturalne. Na pierwszy rzut mamy zestaw, czyli mamy tutaj spódnicę i podkoszulkę. Oczywiście można to kupić oddzielnie, ale wydaje mi się, że to najlepiej to wygląda razem. Materiał to 100% wiskozy. Jeśli chodzi o spódnicę, ja mam w rozmiarze S, a kosztuje, już Wam mówię, 120 zł, więc dużo. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jeśli chodzi o podkoszulkę, jest to rozmiar XS i ona kosztuje 70 zł chyba. I tak, jeśli chodzi o ten materiał, jak widać, mocno się gnieje, to jest wiskoza, więc wiadomo. Jest to materiał śliski. Uważam, że wygląda ciekawie. Wiem, że teraz takie materiały śliskie i tak dalej są modne. Także jeśli ktoś z Was może szuka tego typu ubrania, to jak najbardziej uważam, że może się sprawdzić. To nie jest do końca mój styl, ale materiał faktycznie był dobry, dlatego chciałam sprawdzić. Też przy tych mierzeniach zamawiam ubrania, które mają dobry skład, a które może też nie szczególnie są w moim stylu, ale chcę sprawdzić, może się do czegoś przekonam. Bardzo ładnie podkreśla na pewno tę talię, bardzo ładnie też jest tutaj wyprofilowana ta spódnica z tyłu, bo tak ładnie ukształca tyłek w sumie. Tutaj też ładnie wygląda podkoszulka, jest tak zgrabnie wyprofilowana. Jeszcze pokażę Wam właśnie, o, jak wygląda tutaj ta spódnica. Więc na tej dotąd jest, myślę, że na imprezę jak najbardziej ok, jeśli wybieracie się może na Sylwestra czy też karnawał. Sukienka w tym samym materiale jak ten poprzedni zestaw, czyli 100% wiskozy. Tutaj widzicie, że jest przód trochę dłuższy. Bardzo ładnie jest też wyprofilowany tył. Tutaj jeśli chodzi o ramionczka, one są regulowane. Tutaj na szyi sobie związujemy tak, jak chcemy mieć, na jakiej wysokości chcemy mieć właśnie tę sukienkę. Także jeśli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej warto zwrócić uwagę, kosztuje 140 zł. Ja mam w rozmiarze XS i zaznaczę też, że ja mam wzrost 162 cm. Następna sukienka również w stylu poprzednich, czyli 100% wiskozy, materiał błyszczący. Tutaj mamy na przykład rozszerzone rękawy, tutaj też mamy wycięcie na rękawach, więc jest bardzo ciekawa. Też mamy tutaj wycięcie w talii, a tutaj również na plecach. Jest to dla mnie za mały rozmiar, wziąłam XS i czuję, że jest mi tutaj ciasno, o dziwo. Więc XS kosztuje 200 zł, także sporo. Jeśli chodzi o długość, na mnie jest troszkę przydługa. Na modelce widziałam, że jest tak właśnie idealnie jako taka maxi, czyli do stóp. Uważam, że jest to ciekawa propozycja. Nie wiem, czy mimo tego, że jest to wiskoza, nie pociłabym się w tej sukience? Ciężko powiedzieć. Jest taka trochę inna, też tutaj mamy rozpięcia po obu stronach. Dajcie znać, co myślicie. Wydaje mi się, że może to być ciekawa propozycja. Oczywiście też jest wygnieciona, więc też wygląda to gorzej. Ale na ten moment ta jest najlepsza z tych, co przymierzałam. Także tak to wygląda i to jest właśnie taka jedna z bardziej eleganckich sukienek, które będę Wam pokazywać, bo też będą bardziej użytkowe na co dzień. Ostatnia sukienka z wiskozy, również błyszcząca, z długimi rękawami. Ona kosztuje 160 zł, mam w rozmiarze 34, tak zerka na telefon. I tak, jest to ciekawa propozycja, już bardziej mój krój w sensie długości, bardziej sukienki. Nie lubię bufek, nie lubię tego takiego poszerzania ramion, bo ja tego nie potrzebuję u siebie. Bardzo ładnie jest podkreślony tył, bardzo ładnie kobieco wygląda. Tutaj jest to dziwne takie coś, tutaj mi tak lata, nie wiem, to wygląda dla mnie jakoś, nie wiem, co mam z tym zrobić, bo tak wiecie co, schowałam sobie tak i to wygląda znacznie lepiej, ale po chwili ruszania się po prostu to, o, robi się tak, więc chyba tak ma być, nie wiem, ale to mi się nie podoba, wolałabym właśnie, żeby było tak schowane. Oczywiście można sobie tutaj zaszyć, byłoby super. Także tak, tak wygląda sukienka. Nie jest to mój styl w 100%, tym bardziej te bufki mi się nie podobają, ale jeśli szukacie czegoś ciekawszego, czegoś innego, to może to będzie to. No nie dla mnie, ale faktycznie ładnie leży. Jeśli ktoś
ktoś ma w ogóle większy biust, to myślę, że to będzie pięknie to podkreślać. Także przechodzimy do kolejnej. Dalej mamy sukienkę dopasowaną, mocno jak widać. Ona ma w składzie 97% bawełny i 3% elastanu. Jest bardzo, bardzo wygodna w chodzeniu, bo jest taka właśnie elastyczna. Długi rękaw, materiał prążkowany, ale ten materiał prążkowany jest w bardzo dobrej jakości, bo w poprzednim filmie, gdzie mówiłam Wam o ubraniach z Mohito, wspominałam Wam, że nie lubię takich ubrań właśnie w prążki, bo one bardzo nieładnie wyglądają tak tanio, gdzie tutaj akurat bardzo dobrze jest ten materiał zrobiony. Jeśli chodzi o długość, jest poza kolano. Tutaj jest delikatny, zobaczcie, akcent pod biustem, bardzo ładnie to wygląda. Tak jak wspomniałam, jest mocno dopasowana, także jeśli ktoś z Was lubi tego typu sukienki, to uważam, że jest super, jest bardzo, bardzo wygodna. Dla mnie trochę zbyt dopasowana, bo ciągle bym musiała myśleć o tym, żeby za dużo nie zjeść i tak dalej, wiecie o co chodzi. Ale poza tym uważam, że wygląda bardzo, bardzo dobrze. I materiał też jest super, też dekolt jest ładnie wycięty. Bardzo fajna sukienka. Teraz sukienka, która jest podobna do tej poprzedniej różowej, tylkoż tutaj ona jest troszkę luźniejsza. Taka bardziej już dla mnie. Trochę swobodniej się w niej czuję. Jeśli chodzi o materiał, jest taki sam, czyli prążkowany, bawełna i elastan. Jeśli chodzi o długość, jest dłuższa niż poprzednia, czyli tak do połowy łydki. Ładnie też podkreśla talię. Ja mam w rozmiarze XS i ta sukienka kosztuje 120 zł z tego, co pamiętam. Poprzednie również. Jedyny minus, jaki jest tej sukienki, to to, że ten dekolt jest źle uszyty. Zobaczcie, tutaj tak dziwnie odstaje, więc no to mocno dyskwalifikuje tę sukienkę. Nie wiem, czy jest w przypadku tylko tej, prawdopodobnie we wszystkich. No i też taka sukienka jest uniwersalna, ładnie wygląda, kobieco, więc no tak. Jedyny minus, tak jak mówię, tutaj jest to odstające. Tutaj następna sukienka, która jest w podobnym stylu jak te dwie poprzednie, czyli mamy 97% bawełny i 3% elastanu, tylko tutaj materiał jest troszkę taki grubszy, bym powiedziała, bardziej swetrowy. Rękawy są ciekawe, lekkie bufki, bardzo ładnie to wygląda. Jeśli chodzi o krój, to jest w literę A, czyli tutaj talia jest bardziej podkreślona, dół zjeżdża właśnie taki trójkąt. Bardzo fajna sukienka, podoba mi się też ten kołnierz, jest taki nie do końca szyi, tylko w sam raz, gdzie nie denerwuje mnie, jest taki właśnie idealnie. 120 zł XS, tyle poprzednie. I powiem Wam, że dobrze się czuję w tej sukience, jest taka właśnie już swobodniejsza, myślę, że znacznie bardziej użytkowa, gdzie tutaj właśnie wszystko ładnie leży. Jedyne co, to tutaj u dołu mam wrażenie, że troszkę tak tutaj nie do końca ładnie leży, mam wrażenie, że wygląda trochę tanio, że jest taka... Jest ok, ale 120 zł, no nie wiem, nie wygląda na tyle. Na pewno gdyby dodało się tutaj pasek czarny czy brązowy, zależy co tam nałożymy później jeszcze na wieś, jakąś kurtkę czy płaszcz, czy też jakąś marynarkę, to tutaj myślę, że fajnie by podkreśliło talię. Wyglądałoby to super, jednak nadal nie wiem czy... Jednak powiem Wam, że wykończenie materiału bardziej podoba mi się w tych poprzednich sukienkach niż tutaj, ale krój podoba mi się ten bardzo. Gdyby ta sukienka była w materiale tamtym, to myślę, że żebym ją zostawiła. Wydaje mi się, że takie właśnie fale robią się na końcach sukienki przez to, że jest troszkę źle uszyte. Tak, jest źle uszyta sukienka. Widać takie po prostu fale. Więc wiecie, jak maszyna jechała, to zjeżdżała sobie na boki, przez co wygląda to na niedopracowane. Przechodzimy teraz do bardziej casualowych sukienek na co dzień. Mamy tutaj sukienkę w 100% z bawełny. Ona kosztuje 180 zł. Ja mam w rozmiarze 34 i czuję, że jest troszkę dla mnie za ciasny tej w talii. Ale zobaczcie, jak pięknie w ogóle podkreśla talię. Bardzo ładnie. Tutaj również ma kieszenie. Ona jest tak na połowie łydki, jeśli chodzi o długość. Rękawy też nie są zbyt szerokie. Można oczywiście też zrobić je na 3/4, może zróbmy to.
Więc mamy tutaj rękawy 3/4, tutaj długi. Uważam, że w obu wersjach wygląda bardzo dobrze. No i właśnie, jeśli chodzi o krój, jest bardzo fajnie skrojona. Pięknie leży zarówno z tyłu, jak i tej z przodu. Tak jak wspomniałam wcześniej, jest pięknie podkreślona talia. Materiał jest dosyć gruby, jest ciepły. Tak jak właśnie są takie denimowe sukienki czy spódnice, to właśnie to jest tego typu sukienka. Bardzo, bardzo fajna. Może troszkę jest zbyt wysoko dla mnie ten kołnierz, więc trochę mi to przeszkadza. Wolałabym, żeby był troszkę niżej. Ale uważam, że wygląda naprawdę dobrze. Taka sukienka na co dzień? Super. Bardzo fajna. Jedyny minus, jaki zauważyłam w tej sukience, to to, że bardzo ciężko odpina się guziki i zapina. Tutaj też przy rękawie chwilę się mocowałam, żeby odpiąć guzik. Więc no tu jest minus, ale może to kwestia rozchodzenia materiału. Ale mimo to jest, uważam, bardzo, bardzo fajna. Ta sukienka jest bardzo podobna do poprzedniej, tylko że jest oczywiście krótsza, jest przed kolano. Jest dla mnie troszkę za mała. Ja mam rozmiar 34 i 36 byłoby znacznie lepsze. Kosztuje 120 czy 140 zł? 140 zł. Jeśli chodzi o różnicę, też tutaj rękawy są znacznie szersze, takie bardziej bufiaste. Tutaj bardzo ładnie dopasowana, tak jak poprzednia w talii, jak również z tyłu. Bardzo ładnie leży. Tutaj też dekolt jest, w ogóle sukienka ta jest troszkę cieńsza w materiale. Też jest to 100% bawełny jak poprzedniej. Materiał jest super, długość też jest super, bardzo ładnie właśnie podkreśla tu jej figurę. I jedyny minus, jaki jest dla mnie oczywiście, to to, że te rękawy są szerokie. Wolałabym te wersje z krótkimi rękawami, krótkimi, bardziej dopasowanymi. Jeszcze tutaj sobie podwinę. Wygląda całkiem ok, tak właśnie z podwiniętym rękawem, ale wiadomo, na zimę chcemy poszukać czegoś, co faktycznie może być z długim rękawem. Jeśli lubicie takie bufiaste rękawy, uważam, że ta sukienka jest super. Jest chyba najlepsza z tego wszystkiego tutaj. Jeszcze ta różowa jest świetnej jakości, tylko wtedy jest bardziej dopasowana. Ale ta, taka na co dzień, naprawdę jest fajna. Naprawdę fajna. Na koniec taka totalnie denimowa sukienka. Jest ona w 100% z bawełny. Mam rozmiar 34 najmniejszy możliwy. Kosztuje 140 zł. Jak widzicie, dla mnie jest zdecydowanie za duża. Fajnie, że ma kieszenie. Jeśli będziecie chciały tę sukienkę sobie sprawić, to zdecydowanie bierzcie rozmiar. Myślę, że nawet dwa rozmiary mniejsze. No bo dla mnie, widzicie, no jest zdecydowanie za duża. Ale ona też ma być taka troszkę luźniejsza, natomiast no ja w niej pływam ewidentnie. Nie ma tutaj jakiegoś konkretnego wcięcia w talii, jest właśnie taka prosta. Tutaj ma delikatne wycięcie po bokach. Co jest też w niej wygodne, to to, że jest zapinana, a nie na guziki, więc to się szybko rozpina. Bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba. Też tutaj właśnie po jednej stronie mam na 3/4, tutaj na długi rękaw. Rękawy są troszkę szersze też, ale też bez przesady, nie aż tak, nie ma takiego dużego kontrastu jak w tej czarnej poprzedniej, którą miałam przed chwilą. Dla mnie jest ona za duża, natomiast uważam, że jest to bardzo fajna sukienka, bardzo fajna propozycja na co dzień do pośmigania, na zakupy, do pracy. Także słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to tyle, dajcie znać, czy coś Wam wpadło w oko. I zobaczcie, mimo że materiały są super, to jednak to wykończenie, krój, dopasowanie jeszcze nie jest takie idealne, a ceny uważam, że teraz są naprawdę dosyć wysokie za te ubrania. Dostałam też wyzwanie w komentarzu, żeby teraz sprawdzić sklep Sinsay. Postaram się, zobaczymy, czy coś tam fajnego się znajdzie. Jeśli nie, no to w ogóle będę pomijać ten sklep. Ale może coś tam, jakieś perełki z dobrym składem się znajdą. Jeśli chcecie, żebym sprawdziła jakiś inny sklep również, to dajcie znać w komentarzu, gdzie właśnie poszukujemy ubrań z dobrym składem, naturalnym, a przy tym, no, żeby to jakoś jeszcze też wyglądało. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, cześć!